Czcigodny księże arcybiskupie Henryku, czcigodni księże biskupi, drodzy bracia prezbiterzy wszelkich urzędów, godności, księża jubilaci, przeżywający złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa, drodzy diakoni i alumni. Msza Krzyżma Świętego wprowadza nas, kapłanów, w niezwykłą mistyczną atmosferę. Jest ona bowiem sprawowana we wszystkich katedrach świata, w których kapłani zjednoczeni wokół swojego biskupa przenoszą się duchowo do wieczernika, by wpatrywać się w Jezusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo. Co roku powracamy w ten dzień do katedry, ażeby ponownie zanurzyć się w tym wspaniałym misterium i odnowić w sobie świadomość tego, kim jesteśmy i gdzie sięgają nasze korzenie. Jezus Chrystus, wypowiadając słowa „to czyńcie na moją pamiątkę”, obejmował myślą wszystkich, którzy począwszy od apostołów, będą mocą kapłaństwa uobecniać Jego ofiarę. W ten sposób wszyscy kapłani zostali już w wieczerniku osobiście powołani. Jakże niezwykłe jest móc pomyśleć o tym, że w wieczerniku byliśmy w sercu Jezusa. Wszyscy, jak tu jesteśmy. W pierwszym czytaniu wziętym z Księgi Izajasza Bóg składa poruszającą obietnicę. Wy będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego. Następnie dodaje: dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Czytanie z Księgi Apokalipsy mówi, czym jest Boża zapłata. To Jego miłość i bezwarunkowe przebaczenie naszych grzechów za cenę krwi Syna Bożego przelanej na krzyżu. Ustawicznie wszyscy na całym świecie narzekają, że wciąż jest drogo, że jest drożej, że wciąż drożeją produkty, usługi. Ale przecież tak naprawdę to my, odkupieni przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy drodzy ponad wszystko. I dlatego w sytuacji, gdzie dzisiaj wydaje się spadać zaufanie społeczne do kapłaństwa, nie zawsze szanuje się naszą posługę w Kościele i dla społeczeństwa, tym bardziej sami powinniśmy odkrywać, jak wielki dar kapłaństwa nosimy w sobie, odkupieni przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, drogocenną, bezcenną. Bycie kapłanem jest bardzo wielką łaską, ale jest to łaska dana nam przede wszystkim ze względu na tych, którym mamy głosić dobrą Ewangelię, których serca zranione grzechem mamy leczyć i otaczać pasterską miłością. Kapłaństwo nie zostało ustanowione jedynie dla nas, abyśmy mieli lepsze samopoczucie, abyśmy czuli się dowartościowani. Przede wszystkim kapłaństwo zostało ustanowione, abyśmy przez nie służyli człowiekowi na drogach zbawienia. Dlatego całe nasze życie powinno być ukierunkowane nie w celu zbudowania sobie wygodnego życia, ułożenia tak godzin pasterskiej posługi, żeby mieć jak najwięcej czasu dla siebie na realizację różnych
aktywności pozakapłańskich. My przede wszystkim jesteśmy posłani do ludu Bożego i jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie powierzonych nam osób. Dlatego my też musimy zapłacić niejako wielką ofiarę za innych, którym posługujemy. To będzie nas bardzo dużo kosztować, jeżeli chodzi o nasze zdrowie fizyczne, jeżeli chodzi o naszą często psychikę, jeżeli chodzi o nasze różne stany osamotnienia, porzucenia. Ale taka jest nasza droga w Jezusie Chrystusie, w pięknie chrystusowego kapłaństwa, które szczególnie w ofierze eucharystycznej uwypukla ponadczasowy dar z siebie. Kochani bracia, od paru lat staramy się w Wielki Czwartek czerpać także z doświadczenia poszczególnych pasterzy Kościoła Tarnowskiego. Wszak msza krzyżma zawsze łączyła bardzo mocno biskupa z kapłanami. Dzisiaj pragniemy połączyć się jeszcze mocniej z jednym z biskupów tarnowskich, który w bardzo złożonych czasach podejmował swoją posługę. W tym roku, 22 kwietnia, przypada 90. rocznica śmierci biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi. W naszej katedrze, w ścianie nawy głównej, znajduje się epitafium ufundowany z inicjatywy biskupa Karola Pękali na 25-lecie śmierci arcybiskupa Wałęgi. Na banderoli tegoż epitafium został umieszczony napis Dilexit Ecclesiam, ukochał Kościół. Te dwa słowa dobitnie streszczają jego pasterską miłość i apostolską posługę. Pochodzący z Moszczenicy koło Gorlic, arcybiskup Wałęga był ostatnim biskupem tarnowskim pod rządami austriackiego zaborcy i pierwszym pasterzem diecezji w odrodzonej, wolnej Polsce. Dotychczas najdłużej sprawowana posługa biskupa tarnowskiego w dziejach naszej diecezji. Biskupem tarnowskim mianował go w styczniu 1901 roku cesarz Franciszek Józef. Zaś 15 kwietnia tegoż roku zatwierdził tę nominację papież Leon XIII. Warto przypomnieć kilka znamiennych rysów pasterskiej posługi biskupa Wałęgi, która przypadła na czas przełomów geopolitycznych, wielkiej migracji zarobkowej, zobojętnienia religijnego i zepsucia moralnego, braku kandydatów do kapłaństwa, ale także licznych inicjatyw duszpasterskich, w tym pierwszego synodu diecezji tarnowskiej. Diecezja tarnowska przed I wojną światową miała najliczniejszą w Galicji emigrację zarobkową. Gdy spojrzycie na historię swoich rodzin, to dostrzeżecie, że może pradziadek, może prababcia, może dziadkowie byli związani właśnie bezpośrednio z tą emigracją. Dlatego od początku swojej posługi biskup Wałęga dążył do zorganizowania jak najlepszej opieki duszpasterskiej nad wychodźcami, jak wówczas określano, udających się do pracy za granicę. Poświęcił specjalnie tej kwestii swoje listy pasterskie. Już na pierwszej po objęciu diecezji konferencji dziekanów w listopadzie 1903 roku biskup Wałęga ze szczególną troską potraktował zagadnienie emigracji. Bardzo wymowne jest to, jak bardzo zależało mu na tym, żeby w swoich diecezjan wyjeżdżających za pracą nie pozostawić bez opieki duszpasterskiej.
Dlatego po wspomnianej konferencji dziekanów zalecono podjęcie następujących środków wobec wyjeżdżających na zarobek za granicę. Cytuję: przygotować wychodzących przez spowiedź, odpowiednią naukę i zapisanie do bractwa, młodych i niedoświadczonych oddać pod opiekę starszych i pewniejszych, polecić wychodzącym gorąco, by utrzymywali korespondencję z proboszczem i rodziną, zapewnić im regularną przesyłkę intencji miesięcznych apostolstwa modlitwy i tajemnic różańcowych. Ponadto wskazano, że należy, jeżeli już nie każdemu z osobna, to przynajmniej pojedynczym grupom dać na drogę list polecający do proboszcza, choćby bez wymieniania nazwiska, w którego parafii będą pracować, z prośbą, by się nim zaopiekował i donosił o ich zachowaniu. Konferencja dziekanów wskazywała, że bardzo pożyteczną rzeczą jest częste wspominanie o wychodźcach w kazaniach i polecenie ich modlitwą wiernych. Polecała też zająć się emigrantami powracającymi na zimę do ojczyzny. Powracających wychodźców należy otoczyć czujną opieką, zalecić im spowiedź i czuwać, by nie szerzyli wśród parafian zgubnych zasad i przewrotnych poglądów i nie siali zgorszenia niemoralnym życiem. 120 lat temu. Czy coś się zmieniło? Ale równocześnie zauważamy aktywność Kościoła wówczas. Możemy się zawstydzić, jakie są nasze dzisiaj formy opieki nad emigrantami zarobkowymi. Owszem, jest podejmowana działalność, wysyłamy księży do tych krajów, gdzie emigrują, ale być może w naszych środowiskach parafialnych jeszcze jest słabe oddziaływanie duszpasterskie na tę wciąż jeszcze liczną grupę naszych parafian i diecezjan. Zauważmy, jakaż w tym ogromna troska o dobro duchowe tych ludzi i poczucie odpowiedzialności za ich zbawienie. Umiłowanie Kościoła to przecież umiłowanie konkretnych ludzi, którzy go tworzą, a miłość pasterska to podążanie za nimi wszędzie tam, dokąd się udają. Ta prawda towarzyszy naszej kapłańskiej posłudze także dzisiaj, kiedy tak bardzo nieraz trzeba się natrudzić w walce o zbawienie ludzi. Chciałbym nas usprawiedliwić. Na pewno mamy 10 razy więcej innych inicjatyw niż Kościół w Tarnowie na początku XX wieku. I księża nie próżnują. Tej pracy jest bardzo, bardzo dużo. Biskup Wałęga, troszcząc się o poziom opieki duszpasterskiej nad wiernymi, utworzył 62 nowe parafie i 7 nowych dekanatów. Wzniesiono 86 nowych kościołów, także filialnych. Troszczył się o to, żeby wszyscy diecezjanie mieli możliwość uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej z mądrym kazaniem oraz by spotykali spowiednika w konfesjonale. Zależało mu na ciągłej formacji duchowieństwa, dlatego między innymi zatwierdził w roku 1909 Unię Apostolską Duchowieństwa, powołał Związek Misyjny Duchowieństwa w 1923 roku, a w 2 lata później Unię Apostolską. Biskup Wałęga kładł wielki nacisk na duszpasterstwo młodzieży, w której widział przyszłość Kościoła i narodu. Jego życiowym pragnieniem był wzrost liczby powołań kapłańskich, których dotkliwie wówczas brakowało. Udało mu się zapoczątkować wielkie dzieło na rzecz krzewienia powołań kapłańskich. Zawierzył je szczególnie Matce Bożej, podobnie jak i całą swoją posługę biskupią, dla której obrał zawołanie Maria Succurre, Maryjo, wspomagaj.
W dzieło powołań wpisało się przede wszystkim założenie w domu biskupim małego seminarium już w 1901 roku oraz ustanowienie ojcem duchownym dla wychowanków neopresbitera, także wielkie zaufanie późniejszego błogosławionego księdza Romana Sitki. Przy okazji jubileuszu dwustulecia naszego wyższego seminarium duchownego wielokrotnie były przywoływane zasługi biskupa Wałęgi na rzecz dzieła powołań. W obecnej sytuacji, kiedy znów doświadczamy drastycznego spadku liczby kandydatów do kapłaństwa, pragnę was prosić, drodzy bracia, żebyście sprawę powołań położyli sobie mocno na sercu. Powołałem już tutaj specjalne zespoły, które mają opracować program dotyczący wszystkich obszarów dzieła powołań, począwszy od rodziny, ale wiemy doskonale, że istota niejako, ten główny obszar oddziaływania na powołania to kapłan, to życie kapłana, to jego świadectwo, to jego radość i przekonanie z posługi kapłańskiej. Właśnie to doświadczenie wpływa na młodych, którzy są powołani, ale potrzebują niejako potwierdzenia w kapłanie, który jest wokół, który prowadzi swoją posługę, który zajmuje się nimi na różnych poziomach życia duszpasterskiego. Wracając jeszcze do biskupa Leona Wałęgi, to jego wielką zasługą było zwołanie i przeprowadzenie pierwszego synodu diecezji tarnowskiej w roku 1928. Obawiał się podjąć to dzieło, mówił, że nie czując się na siłach do przeprowadzenia tak wielkiego dzieła, odsuwałem zawsze tę myśl na później i dopiero teraz na starość przystąpiłem do niego i to głównie na polecenie Rzymu. Synod porównywał biskup Wałęga z bierzmowaniem. Podobnie jak bierzmowanie udziela chrześcijanowi umocnienia i pełni życia nadprzyrodzonego, tak synod daje diecezji jakby utrwalenie i pełnię bytu. Aktualnie trwają prace redakcyjne nad dokumentami Piątego Synodu, a przede wszystkim przed nami stoi wielkie zadanie recepcji synodu, tak aby mógł jak najowocniej przysłużyć się osiągnięciu przez naszą wspólnotę diecezjalną pełni bytu, jak to określił biskup Wałęga. Owa pełnia ujęta jest także w haśle Piątego Synodu: Kościół na wzór Chrystusa. Nie możemy pozorować synodu, zwłaszcza jeżeli chodzi o zagadnienia związane z powołaniami, z życiem kapłańskim. Dlatego w obliczu potężnych zmian, które się dokonują w świecie, wokół nas, także w Kościele, zawsze wierni tej tradycji, na którą wskazuje ksiądz arcybiskup Wałęga, jednak mamy świadomość, że będziemy musieli podjąć zdecydowane działania, które być może trochę nas zabolą, ale one są konieczne, abyśmy zachowali żywotność naszego Kościoła i naszej posługi kapłańskiej. Drodzy bracia kapłani, Ewangelia, której dziś słuchaliśmy, mówi, że po tym, jak Jezus przeczytał przed ludem proroctwo Izajasza, oczy wszystkich były w nim utkwione. Również Apokalipsa mówi dzisiaj o oczach utkwionych w Jezusie, o nieodpartym przyciąganiu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, które prowadzi nas do uwielbienia i uznania. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili.
Utkwienie oczu w Jezusie jest łaską, którą jako kapłani musimy stale pielęgnować. Na koniec każdego dnia trzeba nam spojrzeć na Jezusa i pozwolić, żeby On spojrzał na nasze serca, a także na serca ludzi, których spotkaliśmy. Chodzi przede wszystkim o kontemplację z miłością, w której spoglądamy na nasze kapłaństwo i owoce naszej pracy oczami Jezusa. W Jego spojrzeniu odnajdujemy dzień po dniu najgłębszy sens naszej drogi. Jezus, jak czytamy w liście biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2023 roku, usiłuje nam uświadomić, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, by móc kochać i być dla tych, którym mamy służyć we wspólnocie Kościoła. I jak bardzo potrzebujemy Jego samego. Ustanowił Eucharystię, by karmić lud swoim własnym życiem, by uzupełniać to, czego brakuje naszym wypalającym się siłą. Pragnę wam, drodzy bracia, serdecznie podziękować za waszą pracę i współpracę ze swoim biskupem, z księżmi biskupami. Trudzimy się w jednym wspólnym dziele i wspólnie dzielimy kapłańskie radości, piękne owoce pracy duszpasterskiej, ale także porażki, trudy, cierpienia. Pamiętamy dziś o naszych chorych współbraciach, a także o kapłanach dźwigających trudy starości, przeżywających różnego rodzaju problemy. Powierzam każdego z was i waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech ona uprasza nam łaskę ustawicznego, ewangelicznego zapału, aby nigdy nie spowszedniała nam wielka tajemnica kapłaństwa. Niech Maryja wyprasza dla Kościoła nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, wielu gorliwych i oddanych głosicieli. Niech czwartki, pierwsze szczególnie czwartki, będą miejscem modlitwy w intencji powołaj do życia kapłańskiego. Niech Bóg, który w dniu naszych kapłańskich święceń rozpoczął w nas dobre dzieło, prowadzi nas, umacnia, strzeże i błogosławi. Amen.